jestem Haki, witam w Gry Fabularne TV. Dzisiaj jestem bardzo podekscytowany, ponieważ mam do zaprezentowania Wam Nemesis. Gra Nemesis została napisana przez Andrzeja Stuja, bardziej znanego w internecie jako Enca. Nemesis został wydany przez wydawnictwo Grammel na mechanice Savage Worlds. Jeśli nie znacie mechaniki Savage Worlds, polecam Wam mój poprzedni filmik, który zrobiłem jakiś rok temu na temat tej mechaniki. Krótko powiem, że polega to na tym, że została wydana taka książeczka, dość podobna, jak zauważycie, formatem i stylistyką, to jest celowe. I ta książeczka zawiera zasady, uniwersalne zasady, które można wykorzystywać w różnych konwencjach, od konwencji fantasy, przez konwencje superbohaterów, aż po konwencję science fiction. I wydawnictwo Grammel dorobiło się swojej pierwszej gry właśnie w konwencji science fiction i jestem bardzo zadowolony, że jest to akurat polska gra. Jest cała masa różnych materiałów na temat Savage Worlds i można by tłumaczyć z języka angielskiego na język polski wiele sukcesów, natomiast bardzo mi się podoba pomysł, żebyśmy grali w polskie gry i wspierali polskich autorów. Tak więc mi się podoba to, co robi wydawnictwo Grammel i to, co pisze Andrzej Stuj. Tak jak powiedziałem, konwencja science fiction jako podręcznik, no muszę powiedzieć, że jest... Przedziwnie zareagowałem na tą grę. Jest w niej coś niezwykłego i trudno mi było określić, co dokładnie. Aż w pewnym momencie nie wpadłem na coś, co nazwałem warstwami fabularnymi. Jeśli nie widzieliście mojego materiału na temat warstw fabularnych, sugeruję Wam się cofnąć. Prawdopodobnie poniżej tego filmiku na blogu umieszczę linka dotyczącego, mówiącego właśnie o tym filmie, ponieważ dzięki temu łatwiej mi będzie wytłumaczyć niezwykłość tego dodatka. Otóż Nemesis nie opisuje całego znanego świata. Jest tutaj wspomniane o tym, że ludzkość podbiła całą galaktykę, setki, nie wiem, tysiące, milionów planet, trudno powiedzieć ile, ale na pewno dużo planet. Prawdopodobnie powstały jakieś grupy, organizacje religijne, militarne, państwowe, federacje, floty, flotylle statków kosmicznych, z pewnością są jakieś wojny. Nic na ten temat nie wiadomo, ponieważ w tym podręczniku, w tym świecie, gdzie cała ludzkość podbiła całą galaktykę, znamy tylko trzy planety. I tylko te trzy planety zostały opisane w tym podręczniku, co sprawia, to jest moja osobista opinia, że Nemesis czyta się jak dobry dodatek do gry. I nie zrozumcie mnie źle. Czasami dodatki są nawet fajniejsze niż podstawka. Dlaczego? Bo dodatki są bardziej grywalne. Bo dodatki mają więcej soku, więcej smaku, więcej rzeczy, które można wykorzystać. Kiedy czytamy podręcznik, w którym opisany jest cały świat i mamy perspektywę grania w tym całym świecie, to... Hej, no... Gram Warhammera od 12 lat i jeszcze nie byłem wszędzie. Nie byłem w każdym mieście w Warhammerze. Natomiast jeśli kupimy jakiś dodatek do gry i przejdziemy ten dodatek, no to mamy to poczucie spełnienia i wypełnienia i ogarnięcia sporej grupy. Tradycyjne podręczniki zostawiają bardzo dużo swobody graczom. Dają im taki duży świat i ty możesz sobie wybrać różne rzeczy, w których różne obszary, w których możesz prowadzić różne scenariusze. Tu dostajemy konkretnie trzy planety, trzy różne światy, trzy sposoby grania i aż się prosi tutaj o jakąś konkretną przygodę, która zahaczałaby o wszystkie trzy planety. Tak więc odwołując się do warstw fabularnych, które Wam zasugerowałem obejrzeć, mamy tutaj opisaną warstwę lokalną, bo jeśli ludzkość podbiła galaktykę, no to cały znany świat, czyli warstwa globalna, obejmuje całą galaktykę. I to nie zostało opisane w żaden sposób, natomiast opisane zostały trzy planety, czyli bardziej lokalna sprawa, ponieważ między tymi planetami można się przemieszczać.
w ramach tej planety również są i szybkie transporty, które sprawiają, że ta planeta nie ma tutaj zbyt dużo, można to nazwać warstwą lokalną. Oczywiście można tą planetę dowolnie rozbudowywać, dodawać tam kontynenty i miasta, i submiasta, i latające miasta, i orbitale wokół tych planet i tak dalej. Tak więc ten świat i tak będzie bardzo, bardzo bogaty i to w żaden sposób nie szkodzi tej grze. Natomiast jeśli zatrzymamy się tylko na tym podręczniku, mamy tylko warstwę lokalną, która została opisana, jak już wspomniałem, w postaci trzech planet. Te trzy planety są bardzo fajnie przedstawione i bardzo fajnie opisane. I to, co zauważyłem, każdy jeden akapit, każde jedno zdanie, każdy jeden motyw tutaj przedstawiony jest napisany z myślą o mistrzu gry, który chciałby to wykorzystać na sesji. Ja się z takim czymś nie spotkałem w żadnej innej grze, w żadnym innym podręczniku. Bardzo często w podręcznikach spotykam informacje, powielanie tych samych informacji, opisu świata, zupełnie zbędne rzeczy, tak jakby ktoś bardzo był przejęty tym dziełem, które stworzył i tak bardzo mu się podobało, dlatego uważał, że tak bardzo dużo trzeba na ten temat napisać. Tutaj mamy autora, który skupił się na swoim odbiorcy i napisał książkę dla niego. Andrzej napisał książkę dla mistrza gry i napisał książkę dla graczy i nie zmarnował tutaj ani jednego akapitu na jakieś blubry. W każdym jednym akapicie, w każdym jednym rozdziale jest jakiś sok, z którego można wycisnąć i coś fajnego zrobić. Tak więc mamy tutaj trzy planety pełne soku i nie ma tutaj zbędnych, długich, przydługawych i nudnawych opisów wprowadzających w klimat. Mamy tutaj mnóstwo przykładów, zahaczek, tekstów, które wprowadzają w klimat, oczywiście jak najbardziej, ale równocześnie są to rzeczy do wykorzystania na sesji. Jeśli chcecie wiedzieć nieco więcej, to mamy tutaj trzy planety, aż którą wszyscy porównują do cyberpunkowego świata, z tym, że jest skutego lodem. Tak więc mamy świetny klimat, jeśli mistrz gry przygotuje fajne opisy, to naprawdę można stworzyć fajny klimat na sesji z tą buchającą parą, ze szronem osadzającym się na brwiach albo na brodzie, na tych puchowych kurtkach, na broni, która się zacina, na tych rękawicach, które trzeba zakładać, z powycinanymi palcami, które sinieją, które trzeba dmuchać. Fajna rzecz, myślę, że to jest duży plus, że tak obrazowo została przedstawiona każda z tych planet. Każda z nich ma jakiś konkretny obraz, który jest bardzo soczysty i bardzo łatwy i prosty do opisania. Nie ma tutaj mdławej, niejasnej, jako takiej planety, jakiejś takiej neutralnej. Każda z nich jest wyraźna, unikatowa i tutaj mamy aż i w tym aż mamy walkę korporacyjną, walkę pomiędzy korporacjami, ludzi, którzy pracują dla tych korporacji, czyli bardzo klasyczny cyberpunkowy klimat. Nie będę wnikał w tą konwencję, poczytajcie sobie w internecie, być może kiedyś zrobię recenzję gry Cyberpunk i tam opowiem wam nieco więcej o tej konwencji. Mamy również planetę Bariz. Ta z kolei jest ukłonem w stronę gry Gasnące Słońca. Bariz to jest właśnie planeta pełna szlachty i intryg, polityki. I tak jak na aż najważniejszą cechą będzie wytrzymałość czy krzepa, tak na Bariz najważniejsze będą te umiejętności i przewagi społeczne. Ponieważ tam trwa wojna i polityka, pojedynki, wyścigi, no i te intrygi. Tu oczywiście chodzi o pieniądze, o władzę. Bardzo łatwo można tam wplątać graczy i postacie w jakąś aferę i intrygę, która będzie się rozrastała jak pajęczyna, nie tylko na sam Bariz, ale również na pozostałe dwie planety. No i mamy planetę Kor. Kor
bardzo trafna nazwa, tak? Ash i Baris niespecjalnie do niej trafiają, tak core jest super nazwą, bo brzmi jak hardcore. Core jest dżunglą, planetą dżunglą, kiedyś turystyczną planetą, natomiast ta planeta, tu akurat nie jestem w stanie chyba podać konkretnej gry, ale mogę podać film. Alien vs. Predator i to ta pierwsza część. Predator to była pierwsza część. Później był Alien vs. Predator. W każdym razie każdy z tych filmów tutaj pasuje. Mamy horror, mamy grozę, mamy potwory, mamy dżunglę i to robactwo. A do tego wszystkiego mamy też gości w pancerzach wspomaganych, których możecie kojarzyć z Warhammera 40 000. Z pewnością widzieliście figurki. I oni też są inspirowani jakby tym motywem i dla niektórych osób, które akurat lubią te klimaty, to mogą sobie kupić Nemesis i sobie takim gościem, takim twardzielem, prawdziwym twardzielem, który ma dużą spluwę i rozwala robactwo szerzące się po kosmosie. To jest właśnie Core i to jest właśnie Nemesis. Te trzy planety to jest właśnie świat Nemesis, świat przedstawiony i pokazany w podręczniku Nemesis. Prawdopodobnie będą dodatki nieco szerzej opisujące te światy i również dodatki opisujące kolejne światy. Mamy tutaj całą galaktykę do opisania, tak więc tych miejsc jest tutaj dużo. Niech was jednak nie zwiedzie informacje o tym, że mamy całą galaktykę, a tutaj opisujemy tylko trzy planety. W ogóle po co cała ta galaktyka została opisana? Otóż mamy tutaj tą warstwę fabularną, tą najszerszą, tą globalną, tą największą, co prawda lakonicznie opisaną, aczkolwiek jest tam zawarta bardzo istotna wzmianka. Otóż w kosmosie szerzy się horda, tak zwana horda. To jest horda, to są siły zła, z piekła rodem, demony, wchodzące robaki, w każdym razie nieprzyjemni goście, którzy chcą śmierci ludzkości i zagłady tego świata. Krótko mówiąc. I ludzkość opiera się im i ta linia frontu pomiędzy tymi złymi i nami coraz bardziej zbliża się do tych naszych trzech planetek. Tak więc mamy tam na planecie Core mamy to robactwo, które się tam zaczyna plenić. Mamy pierwszych wysłanników hordy, którzy badają teren, z którymi jednak na razie bez problemu sobie radzą. Mamy również kulty, które wśród ludzi się odradzają. Wiadomo, kiedy są jakieś złe istoty, złe siły w naszym świecie, to na pewno znajdą się ludzie, którzy będą tym złym siłom służyć i im pomagać, sabotować działania stronie, po której zwykle stają postacie. Jakiego typu scenariusze można sobie tutaj zagrać? Wow, ja miałem mnóstwo pomysłów na różnego rodzaju scenariusze. Sam mam opracowany pomysł drużyny specjalistów, takiej wysokiej klasy specjalistów, którzy są oddziałem do zadań specjalnych, takim nieformalnym, tacy najemnicy do wynajęcia, ale taka drużyna specjalnie stworzona przez jakiegoś ważną postać, która jest wplątana w jakąś sporą aferę i chodzi o to, że oni zaczynają od jakiegoś drobnej misji, którą mają wykonać dla kogoś, a tak naprawdę za tym jest rozbudowana cała intryga, która doprowadziła do powstania takiej drużyny, która ma wykonać to jedno zadanie, a później następne, a później następne, a później następne. I będzie wykonywać te zadania i będzie odgrywać coraz bardziej istotną rolę w losach tych trzech planet. Z tym, że właśnie nie mogę zrozumieć, dlaczego w Nemesis nie ma tak zwanej kampanii z plotów, chyba tak to się nazywa, czyli taki chociażby szkieletowy pomysł na kilka scenariuszy, które wiążą się ze sobą. Pomysł na scenariusz, który rozwiązuje zagadki
pokazany w tym podręczniku, bo jest tu strasznie dużo zahaczek, które ja oczywiście jestem w stanie wykorzystać, mniej lub bardziej, natomiast fajnie by było, jakby ktoś odwalił całą robotę za mnie i ten cały bogaty świat przedstawiony w tej grze przedstawił właśnie w postaci kampanii spotów, czyli serii scenariuszy, które można łatwo obrobić. Wydawca tłumaczy się w ten sposób, że nie miał miejsca. No i faktycznie ta książka, myślę, że ten format i ten sposób wydawania ma swoje ograniczenia, jeśli chodzi o szerokość tej książki. Tak więc w porównaniu z innymi wydanymi przez Gramela książkami, ta robi naprawdę wrażenie, jeśli chodzi o grubość. Jest chyba najgrubszą z książek wydawanych przez Gramela. I z tego, co też się dowiedziałem, strasznie dużo cięć było, strasznie dużo wycięli, natomiast zostawili to, co najlepsze. I to widać. Tak jak powiedziałem, nie ma tutaj linijki tekstu, który jest bezsensowny. Jest to bardzo fajnie napisane. Z tym, że no właśnie bardzo żałuję, że nie ma tej kampanii splotów. Ja naprawdę bym zmniejszył ilość rysunków chociażby. Albo wywalił psionikę, która według mnie jest niepotrzebna i wielu mistrzów gry, wierzcie mi, wielu mistrzów gry nie lubi psioniki i magii, bo im to psuje scenariusze i pomysły, na które wpadają. Poza tym nie znajdują jakby fizycznego uzasadnienia dla istnienia tego typu mocy. Oczywiście jeśli autor podręcznika tak wymyśli, że jest, no to jest, natomiast nie łudźmy się, większość mistrzów gry zmienia i modyfikuje zasady podręczników, które kupuje. I jedną z modyfikacji, które ja wprowadzam, to nie ma psioniki dla ludzi. Dla obcych? Tak, jak najbardziej. Dla ludzi? Nie. I jakby zaoszczędzić to miejsce i naprawdę można by nawet szkieletowo czy hasłowo opisać, nie tak bardzo dokładnie jak to jest w Evernightie opisane, ale szkieletowo od punktów, co mogłoby się dziać i jakie miejsca i jakie wydarzenia, jakich BN-ów mogłoby poruszać poszczególne scenariusze, to byłbym bardzo szczęśliwy. Z tego co wiem, ma powstać dodatek, który zawiera taką kampanię splotów. Szkoda. Fajnie by było, jakby wydali to od razu w tym podręczniku. Komu polecam kupić Nemesis? Wielu osobom. Większość RPGowców myślę, że byłaby zadowolona z tego podręcznika. I z wielu powodów można kupić ten podręcznik. Od patriotycznych wspierania polskich autorów i polskiego wydawnictwa, poprzez fakt, że jest to dobra, solidnie wydana gra, ma dużo inspiracji. Jeśli nie wiemy dokładnie, w co chcemy zagrać, albo mamy niezdecydowanych graczy, niezdecydowanego mistrza gry, mamy tutaj bardzo szeroką konwencję, możemy tutaj naprawdę bardzo dużo różnych pomysłów na scenariusze wpleść. Kiedy nam się jedna konwencja zmieni, znudzi, możemy zmienić postacie albo tymi samymi postaciami, przenieść je na inną planetę, w inny obszar planety ją wrzucić, albo zupełnie wystrzelić ich w kosmos i niech poszukują jakichś innych planet, albo w przestrzeni międzygwiezdnej, niech odbywa się scenariusz. Nemesis daje bardzo dużo możliwości. Jeśli mamy mistrza gry, który bardzo lubi sam wymyślać, cała galaktyka czeka na wymyślania. Jeśli mamy gracza, mistrza gry, który lubi mieć przygotowane materiały, mamy tutaj przygotowane materiały. Jeśli mamy mistrza gry, który lubi mieć przygotowane materiały bardzo dokładnie, także nawet scenariusze rozpisane, to niestety musi jednak poczekać na obiecany dodatek do Nemesis, ponieważ takiego scenariusza tutaj nie ma i trzeba ten scenariusz wymyślić sobie sam. Jeśli ktoś jest estetą i lubi ładnie wydane podręczniki na kolorowym papierze z dużą ilością, naprawdę dużą ilością zdjęć, to również jest podręcznik dla niego. Polecam kupić i zagrać w Nemesis. Cześć!